Teraz o skandalu z rekrutacją do szkół średnich w Poznaniu i powiecie poznańskim wciąż. Są bowiem uczniowie bez miejsca w szkołach. Dlaczego rządząca Poznaniem i powiatem poznańskim Platforma Obywatelska nie przygotowała naboru, mimo znanej od lat liczby dzieci? Między innymi o tym będę rozmawiał już teraz z wielkopolskim kuratorem oświaty Robertem Gawłem. Dzień dobry panie kuratorze, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie kuratorze, jak do tego doszło, że dzisiaj w trzecim dniu nauki są jeszcze dzieci w Poznaniu, w powiecie poznańskim, które no, nie mają miejsca w szkole? Doszło w sposób taki, że nie przygotowano odpowiedniej liczby miejsc. To znaczy... Kto nie przygotował? Jednostka samorządu terytorialnego. Chcę państwu uzmysłowić, że prawo w Polsce tak jest skonstruowane, że politykę oświatową prowadzi państwo polskie poprzez ministerstwo, a nadzoruje w województwie kuratorium tę politykę oświatową. Ale organizację pracy szkół, czyli wszystko, co wiąże się z całą bazą szkolną, wszystko, co wiąże się ze sprawami rekrutacji, a więc przyjmowania do szkół i tworzenia miejsc, klas, oddziałów, to jest gestia samorządów. No i mamy w Poznaniu taką sytuację, o której żeśmy informowali. Bo już od narady, która miała miejsce w marcu tego roku z samorządowcami, mówiliśmy, że będzie problem, a podstawą problemu jest rocznik 2014 i 2015. Ale tam byli obecni też radni, czy powiedzmy, bo to znaczy, przedstawiciele to były, władzy miasta byli, Poznania tak, i powiatu? Przedstawiciele, tak. Może spali? To było online, też do odsłuchania. Problem jest taki, że w 2014 roku do szkół poszły sześciolatki. Ale połowa tylko urodzonych w tym roczniku, który szedł wtedy do 2014, a druga połowa poszła w 2015. Czyli sytuacja, która w tym roku jest, może powtórzyć się z jeszcze większą siłą w przyszłym roku. Panie kuratorze, należało przygotować miejsce. No właśnie, tak, przepraszam, że dopytam, ale jednak muszę dopytać, no bo przecież to, że taka sytuacja nas czeka, nie jest informacją sprzed wczoraj, sprzed miesiąca, sprzed dwóch, tylko informacją, którą władze, jak rozumiem, samorządowe, te, które odpowiadają za organizację szkół, te, które odpowiadają, mają obowiązek, tak, ustawowy obowiązek do przygotowania miejsc dla uczniów swojego miasta, samorządu, powiatu. No nie wywiązały się z tego, a przecież znały liczbę dzieci, jak rozumiem, tak? Czy się mylę? Tak. Tak, znały liczbę dzieci, tym bardziej, że cała informacja, która spływa do organu prowadzącego, była jasno pokazywała, że tych dzieci tutaj, które uczą się w szkołach poznańskich i które będą szły do szkół średnich, jest ponad 6 tysięcy, ponad 6300. Władze miasta mówiły, że przygotowały, że tych dzieci mają 5 tysięcy, a przygotowały 10 tysięcy miejsc. Jeszcze ciekawa sytuacja jest, że razem wspólnie robili sprawy naboru z powiatem. No i wyszło, że jest 12,5 tysiąca dzieci, a mieli tych miejsc przygotowanych tam 9700. No i mamy problem taki, że jest od 16 października, dokładnie już wiadomo, przepraszam, sierpnia, od 16 sierpnia, dokładnie wiadomo, że jest 1250 młodych ludzi, którzy nie mają szkoły. Z czego 780 to są ci, którzy mieszkają na terenie Poznania, a reszta to są gminy ościenne. W większości, ale nie tylko, bo też z dalszych miast też przyjeżdżają, bo szkoły poznańskie mają renomę. To jest jakiś niewyobrażalny skandal. Już słychać rodziców też zaniepokojonych, słychać płaczące dzieci, które naprawdę są zaniepokojone tym, że właściwie powinny się uczyć, a chodzić przynajmniej, wiedzieć, gdzie mogą pójść do szkoły, a są odsyłane. Słyszałem dzisiaj takie informacje, że są odsyłane, na przykład jeśli się zgłaszają tutaj w Poznaniu, to są odsyłane do siebie, do powiatu, powiedzmy, jeśli są z powiatu i tak dalej. No, chociaż nawet dzieci z Poznania mają problem też ponoć. Przede wszystkim, po pierwsze, Poznań jest miastem dużym. Jest największym miastem województwa. No tak, ale w innych miastach taki problem nie występował, panie kuratorze. Metropolitalne i powinien te dzieci przyjąć. Tym bardziej, że to jest kapitał ludzki. To są młodzi ludzie, którzy chcą powiązać swoją edukację z miastem Poznań. I to, wiecie państwo, no można by narzekać na różne rzeczy, że jest mało pomieszczeń, że może pieniędzy mało i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że problem jest inny. Wszystkie miasta w Polsce duże poradziły sobie już z tym. 1 września wszystkie dzieci tam poszły do szkół, a u nas nie. I miały ten sam problem przecież, przypuszczam, tak? Ale wszystkie obowiązuje to samo prawo. Mhm. Wszystkie. I wszyscy korzystają z tak samej subwencji,
samorządy partycypują w subwencji. Dobrze, panie kuratorze, to zapytam teraz jeszcze o kolejną sprawę, która budzi niepokój. Co ci rodzice mają teraz, co te dzieci mają zrobić? Jakie mają prawa? Gdzie szukać pomocy? Bo przypuszczam, że mimo, że za to nie odpowiadacie, to i tak kuratorium też się obrywa przy okazji, tak, prawda? Obrywa się totalnie kuratorium, że kuratorium nic nie może zrobić w tej sprawie. No to takie jest prawo. Ja nie mogę do szkoły skierować dziecka. My mimo wszystko poprzez wizytatorów i tak staramy się informować tych ludzi. Oni przychodzą, żalą się. Mamy masę różnego rodzaju telefonów, maili. Bo to jest piekło. I po prostu teraz Urząd Miasta ogłosił, że będzie przyjmował. Ja chcę tylko przypomnieć wszystkim Państwu. Każde dziecko w Polsce jest zobowiązane do obowiązku szkolnego do 18 życia. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o przyjmowanie do szkół, jest w Polsce zasada powszechnej dostępności. Proszę spojrzeć na artykuł 14 ustawy Prawo oświatowe. A więc dziecko, które urodzone jest poza Poznaniem, ma prawo korzystać ze szkół poznańskich. Tak to wygląda. I no, nie można się tutaj zasłaniać, że robimy tylko dla swoich i tak dalej, no bo to jest problem, który w innych miastach został rozwiązany. No myślicie, że w innych miejscowości podwarszawskich nie jeżdżą do szkół dzieciaki do Warszawy? No jeżdżą. Pod Krakowem to samo jest. Mhm. No, także po prostu można się było przygotować i to ja nie wiem, co stoi za tym, że jednakowoż liczono, że może, nie wiem, może wchłonie powiat, te dzieciaki i tak dalej. No i teraz my dokładnie nie wiemy w tej chwili, ile jest dzieci, które dziś jeszcze nie mają swojej przydzielonej szkoły. Także no to jest sytuacja po prostu kuriozalna i zdarzyła się niestety w Poznaniu. Co z tymi dziećmi się stanie? Bo wciąż są takie, które tych miejsc w szkołach nie mają. Pomijam w ogóle ten wątek polityczny, bo nie chcę tutaj pana narażać na takie komentarze polityczne, no ale to też trzeba powiedzieć, że zarówno w mieście Poznaniu, proszę państwa, jak i w powiecie poznańskim, no rządzą politycy Platformy Obywatelskiej. Czyli można by liczyć na to, że w jakiś sposób jednak uda im się wypracować porozumienie w ramach własnej partii, prawda? I w powiecie poznańskim i w Poznaniu po prostu rozwiązać ten problem, tak jak pan kurator mówił, jak zrobiono to w innych miastach, których też czasami rządzi przecież Platforma. Problemem jest to, że nie mają systemu informacyjnego online, który pokazuje od razu, gdzie jest ile miejsc i ile miejsc, które miejsca zostały zajęte. I należało to zrobić, jak to się mówi, na piechotę, czyli po prostu przez kilka dni, przez cały dzień pracować w urzędzie, moim zdaniem, i jakoś te dzieci rozdzielić po Poznaniu i te szkoły dla nich znaleźć, no bo nie może być tak, że dziecko, które też gdzieś tam aplikowało, żeby zostać, nie wiem, stolarzem, zostanie do szkoły cukierniczej wysłane, bo też to absurdy. To są, które mogły gdzieś tam pewnie wystąpić. Dzisiaj jeden z młodych ludzi mówił o tym, że jego brat ma trafić do, zaproponowano mu, mimo że mieszka w Poznaniu, zaproponowano mu szkołę w Lesznie, bo tam są miejsca podobno. Nie, no to wie pan, to jest różne, takich informacji dostajemy. No ja tu nie chcę też zaogniać, bo my z miastem, my musimy współpracować z miastem. To nie chodzi o zaognianie, tylko o szukanie rozwiązania. Czy jest jeszcze, widzi pan jakąś bramkę, perspektywę na to, żeby ten problem jednak rozwiązać? To znaczy ja za miasto tego problemu nie rozwiążę, ponieważ nie mam narzędzi prawnych. No tak, to prawda. To pierwsze. Miasto ma obowiązek chętnych, musi tych chętnych rozlokować i myślę, że to uda się zrobić. No, tylko, że pytanie, kiedy to nastąpi ostatecznie, tak? Bo mówię, nie wiem, ile dzisiaj tych dzieci jeszcze błądzi po mieście i po szkołach. Państwo dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim... Mamy propozycję też dla Poznania, bo tak. Będziemy, chcemy pewne wnioski wyciągnąć z tego roku. To znaczy, po pierwsze, jeżeli chodzi o zwany harmonogram przyjęć, to jest ten cały związany z rekrutacją. On jest też stworzony tak, ministerstwo go tworzy w pewnych ramach. Ale przypominam, że i termin egzaminu dzisiaj ósmoklasisty, oddanie tego egzaminu, czyli wyniki i tak dalej, przesunęło się mocno, bardzo mocno na lipiec. To jest po pierwsze. Po drugie, stworzono system odwoławczy, bardzo korzystny dla młodzieży, który też wydłuża całą procedurę tej rekrutacji. A po trzecie, no jest możliwość ze strony kuratora skrócenia tego okresu. I my to możemy zrobić, tylko po prostu no, w tej sytuacji, żeby w przyszłym roku się to nie powtórzyło, będziemy musieli jeszcze bardziej skrócić, czyli trochę kosztem spraw odwoławczych, ale no, miasto, żeby miało więcej trochę czasu na to, żeby to wszystko ogarnąć. A chcę powiedzieć jeszcze raz, bo to może nie dotarło do państwa. Jeśli w tym roku było tych dzieci 1,5 razy więcej niż w ubiegłym roku, którzy aplikowali do szkół średnich, to w przyszłym roku będzie razy 1,6.
Czyli jeszcze będzie więcej. Jeszcze więcej. Liczymy, że około 1000 młodych ludzi więcej będzie chciało do szkół poznańskich trafić. No ale jak rozumiem, władze samorządowe powiatu Poznania zdają sobie z tego sprawę. Czy zdają sobie z tego sprawę tak samo jak w tym roku? No, na to pytanie to mam nadzieję odpowiemy niestety w przyszłym roku, bo nie sądzę, że nie zdają sobie sprawy, bo to po prostu całkowicie dyskwalifikowało. No, myślę, że wiedzą o tym. Mm-hmm. Pewnie jakieś inne czynniki stoją za tym, że jednak no, nie chcą więcej tych miejsc stworzyć. I, no, jest, zawsze jest najłatwiej powiedzieć, że winien jest rząd, że rząd nie dał pieniędzy i tak dalej. No ja przypominam. To a propos tych pieniędzy, to są te pieniądze, tak. Czy nie? Na subwencje oświatowe wystarczają? Na każde dziecko jest subwencja oświatowa, tak? Mm-hmm. I jest tak, że gmina, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jest zobowiązana, to jest jej zadanie własne, utrzymywać oświatę, czyli partycypować w kosztach. I chcę tylko powiedzieć, że poziom jakość szkolnictwa także przekłada się na jakość życia na danym terenie. I czym lepsze szkoły, tym nawet droższe tereny są. To widzą, to widać na przykład, jeżeli chodzi o prowadzenie tych podstawowych szkół w tych gminach podpoznańskich. Myśmy teraz byli w Rokietnicy na rozpoczęciu wojewódzkim roku szkolnego. No to jest szkoła piękna, po prostu jak malowana, nowoczesna, piękny budynek. Ludzi przybywa w Rokietnicy, pozyskują środki rządowe, które z tych programów można uzyskać na informatyzację i tak dalej. No widać, że szkoła jest ważna i to nie tylko na edukację, ale jako takie miejsce, które no ma być miejscem, które jest warte zainwestowania. Dlatego warto inwestować w oświatę. Kto poniesie za to odpowiedzialność, za ten bałagan w Poznaniu? Czy tutaj radni nie powinni też jakichś kroków podjąć wobec zarządzających oświatą? Panie redaktorze, ja tu się nie będę wtrącał w sprawy, które są nie moją kompetencją. Rozumiem. Wszyscy widzą w Poznaniu, co się dzieje i powinni odpowiednio reagować. Ja postaram się jutro zaprosić do studia przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miasta Poznania, radnego Marka Sternarskiego oraz wiceprzewodniczącego tej komisji. Może uda nam się z nimi też coś więcej wyjaśnić. Bardzo dziękuję, panie kuratorze, za znaleziony czas i za ten komentarz. Dziękuję, do widzenia Państwu. Dziękuję, dobrego popołudnia. Wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł był gościem Wielkopolskiego Popołudnia.